Proszę Państwa, przechodzę teraz do następnej części wykładu poświęconej układom, fazom i składnikom. Już wyjaśniliśmy, że nie o takie fazy chodzi, więc przechodzimy od razu do rzeczy. Ocenimy sobie teraz prawdziwość informacji znalezionych w tej tabeli z wykładów z chemii fizycznej Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli w skrócie WKUJ. Oczywiście nie będziemy sobie tutaj żartów robić i rozważać kwestii językowych, a skupimy się na tej tabeli. No zobaczmy na tę tabelę i porównajmy ją z tą tabelą, którą ja już pokazywałem w swojej wersji kilka slajdów wcześniej. Liczba składników niezależnych 1, liczba faz 1. Układ homogeniczny, jednorodny, no nawet pasuje. Przykład, lód w minus 5 też pasuje. Dalej. Jeden składnik, ale więcej niż jedna faza. Układ jest jednorodny, ale heterogeniczny i przykład topniejący śnieg. Pasuje czy nie? No powinno nas tutaj coś zastanowić, włączyć się czerwone światełko, tak? No jak układ może być równocześnie jednorodny i niejednorodny, bo przecież heterogeniczny po polsku jest niejednorodny. A jednorodny to inaczej homogeniczny, tak? No tam wyżej jest jednorodny i homogeniczny. Co jest powtórzeniem, tak? Bo to znaczy dokładnie to samo, tylko jedno po polsku, a drugie jest z greckiego. A niżej mamy zupełne dwa przeciwieństwa. No nie może być coś równocześnie ciepłe i zimne, czy tam białe i czarne, tak? Tylko po prostu albo jest układ homogeniczny, albo heterogeniczny, więc nie może być równocześnie homogeniczny i heterogeniczny. Więc tutaj się ktoś po prostu pomylił. Powinno być układ niejednorodny, ale jednoskładnikowy. Czyli heterogeniczny, jednoskładnikowy. A wyżej jednoskładnikowy, homogeniczny. No chodźmy troszkę niżej. Więcej niż jeden składnik, tak, ale jedna faza. Układ niejednorodny, homogeniczny. No chwileczkę, ja już powiedziałem wcześniej, że układy jednorodne, homogeniczne i jednofazowe to jest jedno i to samo, bo jedno wynika z drugiego. Więc tutaj mamy znowu wzajemną sprzeczność, że układ jest niejednorodny, czyli heterogeniczny i homogeniczny. No przykład jest akurat dobry. Roztwór, na przykład cukier w wodzie. Ja tam miałem ocet, prawda, wódka, no takie bardziej bliższe co niektórym może roztwory, ale dobra, mniejsza o takie rzeczy. W każdym razie tu mamy akurat cukier w wodzie, przykład dobry, tylko niestety nazwa układu zła, bo powinno być układ wieloskładnikowy, homogeniczny albo jednorodny, ale nie niejednorodny, bo to jest wzajemna sprzeczność z homogenicznym. Dobrze, chodźmy jeszcze do tej ostatniego wiersza, więcej niż jeden składnik i więcej niż jedna faza. Układ niejednorodny, heterogeniczny. I tu mamy znowu powtórzenie, tak samo jak w tym pierwszym wierszu, bo przecież niejednorodny i heterogeniczny znowu znaczy dokładnie to samo. Powinno być wieloskładnikowy, heterogeniczny. No przykład może być zawiesina, typu mąka w wodzie, czy piasek w wodzie, czy cokolwiek innego, jakieś błotko w wodzie, no czemu nie? No dobrze, to ten przykład uważam, że już sobie wyjaśniliśmy. Gdyby ktoś trafił na tę tabelę, to niech bardzo na nią uważa, zwłaszcza jeżeli studiuje na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oczywiście. No dobrze, to ten przykład zamykamy, idziemy dalej. Proszę Państwa, troszkę sobie porozmawiamy o przemianach substancji fizycznych i chemicznych. Takie przemiany, w których nie dochodzi do zmiany budowy substancji, tylko do sposobu ułożenia cząsteczek lub atomów, tak, zwiemy przemianami fizycznymi. Granica pomiędzy przemianą fizyczną a chemiczną nie zawsze jest taka oczywista, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, co pokażę na przykładzie. Niezależnie jednak od tego, czy mamy do czynienia z przemianą fizyczną czy chemiczną, to możemy ją opisać równaniem przemiany, tak jak przywykliśmy w przypadku reakcji chemicznych, tak? Czyli przemian chemicznych.
Dobrze, przypomnijmy sobie jeszcze troszkę w ogóle, co to jest ta substancja, tak? Substancja chemiczna, czyli część materii o określonym składzie oraz ściśle określonych właściwościach. Może występować w trzech stanach, to już też mówiłem troszkę wcześniej: lotny, ciekły, stały. No, oczywiście przykładów możemy podawać no, miliony właściwie. Dobra, no to teraz zobaczmy. Przemiany fizyczne i chemiczne. Pierwsza przemiana jest reakcją chemiczną, czyli jest przykładem reakcji, jest przykładem przemiany chemicznej, no bo dochodzi tutaj do zmiany budowy materii, tak? W sensie do zmiany budowy cząsteczek. Natomiast druga jest przemianą fizyczną, ponieważ po obu stronach mamy tę samą substancję, ale w różnych stanach skupienia. Na przykład po lewej mamy ciecz, tak, czyli tam to C w nawiasie, a po prawej parę. Oczywiście czasami mogłoby się zdarzyć, że tam będzie G zamiast P, ale powinno być właściwie para, bo w wyniku parowania otrzymujemy parę, a nie bezpośrednio gaz. Dobrze, chodźmy troszkę dalej. Przyjrzyjmy się temu schematowi. Powinniśmy go mieć wszyscy w głowie. Mamy substancję chemiczną i przemiany fazowe tej substancji. Ciało stałe, tak, w wyniku topnienia przechodzi w ciecz, a ciecz w wyniku krzepnięcia w ciało stałe. Ciecz w wyniku parowania przechodzi w parę, a para w wyniku skraplania w ciecz. Oczywiście ciało stałe może bezpośrednio przechodzić w parę w wyniku sublimacji, a para bezpośrednio w ciało stałe w wyniku resublimacji. Oczywiście to pytanie pod włos, czy woda paruje w temperaturze poniżej 100 stopni? Oczywiście, ona wrze w 100 stopniach, a wrzenie jest formą parowania. Ale paruje oczywiście i na przykład przy temperaturze 0 stopni, tak? Czy nawet lód w temperaturach ujemnych sublimuje. Dlatego nam pranie na strychu wyschnie na przykład w zimie, nawet jeżeli tam będzie na minusie temperatura. A i tutaj taka jeszcze uwaga, że przemiany alotropowe, na przykład siarki jednoskośnej w rombową, to są też przemiany fazowe, bo jeżeli ta siarka nam się jedna przechodzi w drugą i mamy załóżmy przejściowo mieszankę jednego z drugim, to przecież jedną fazą będzie siarka jednoskośna, a inną fazą będzie siarka rombowa, tak? Więc to też jest przemiana fazowa. Ale też należy uważać, bo przemiany alotropowe zachodzą bez zmiany stanu skupienia. No ale nie każda przemiana alotropowa jest przemianą fizyczną, bo przemiany alotropowe mogą też być chemiczne. No dobrze, takie pytanie pod włos. Czy smalec na gorącej patelni się rozpuszcza? Uzasadnić. Proszę Państwa, oczywiście dyskusja na ten temat w domu by nie miała sensu, jak tam powiadomo babcia, czy mama, czy jeszcze ktoś tam inny sobie siedzi w kuchni i smaży na przykład schabowe. Czy smalec się rozpuszcza? No jak się otwiera jakieś tam przepisy w internecie, czy w gazetach takich kulinarnych, to jest rozpuścić masło na patelni. Nie, proszę Państwa, to jest topnienie. I lepiej tak mówić, po prostu nawet topnienie. Że coś się stapia, topnieje, niż topi się, no bo topić to się może kamień w wodzie, tak? Natomiast to jest po prostu topnienie. Więc smalec, no już dobrze, niech będzie, że się topi, a nie topnieje. Powiedzmy, że taką formę językową możemy dopuścić. W każdym razie nie należy tego ze sobą mylić, a nawet niestety fachowcom się zdarza mylenie rozpuszczania z topnieniem. To może wynika z takiego przyzwyczajenia kuchennego. No dobrze, mamy sobie równania przemian i oznaczenia stanu skupienia. Już tego kawałek przemyciłem na tam dwa slajdy wcześniej, czy trzy, ale teraz sobie jeszcze to wyjaśnimy. No zobaczmy. W wielu przypadkach, poza podaniem wzoru substancji, to trzeba też określić jej stan skupienia, na przykład w przemianie fazowej, ale i w chemicznej. Zobaczmy. Mamy na przykład wodę jako ciało stałe, tak, S, przechodzi w wyniku topnienia w wodę ciekłą, tak, ciecz, czyli tam małe C, a ta z kolei paruje, czyli daje nam wodę jako parę, tak. A zobaczmy niżej. Wodór jako gaz reaguje z tlenem, też gazem, i daje nam wodę jako ciecz. Ale równie dobrze przecież możemy spalić ten wodór
w tlenie, tak, czyli mamy znowu dwa gazy i otrzymać wodę jako parę. Przecież jak na przykład zapalimy wodór wydobywający się z jakiejś tam rurki na powietrzu, tak, to tak naprawdę otrzymujemy parę. Żeby zobaczyć, że tam woda powstaje, to najlepiej przyłożyć coś zimnego, żeby się ta para wykropliła. Można też czasami spotkać oznaczenia łacińskie, tak? L jako ciecz, V jako para, no i S jako ciało stałe. Można spotkać, ale generalnie w polskich raczej się stosuje te polskie oznaczenia. No, troszkę jeszcze porozmawiamy o przemianach alotropowych. Zobaczmy na to. Mamy siarkę rombową po lewej, tak, w temperaturze powyżej 95,3 stopnia Celsjusza przechodzi w jednoskośną. Ale zobaczmy, że jest to właściwie przemiana fizyczna, bo było S8, po prawej też jest S8, czyli nie zmieniła się budowa cząsteczek, ale zmienił się sposób ułożenia. Jedno i drugie stanowi osobną fazę. Moglibyśmy mieć jedno i drugie wymieszane ze sobą, siarkę taką i taką, i obydwie będą innymi fazami. Tak samo jakbyśmy mieli grafit i diament, to też będą te same, ta sama substancja, czyli węgiel, tak, ale fazy dwie, bo grafit jedna faza i diament druga faza. Zobaczmy jeszcze na to. To też jest przemiana alotropowa. Siarka jako para, czy tam gaz, w wysokich temperaturach. Tutaj właściwie powinno być para, ale już zrobiłem gaz, bo w sumie podręczniki szkolne nas do tego przyzwyczajają, tak, że jednak jest stan gazowy, więc gaz. No dobrze, ale mamy S8 w wysokiej temperaturze, rozpada się na 4S2, również w stanie gazowym. Czy to jest przemiana fizyczna, czy chemiczna? To też jest przemiana alotropowa, ale akurat chemiczna, dlatego że rozpadły się wiązania. S8 to jest cząsteczka cykliczna, tak? Taki sobie cykl 8 atomów siarki. Rozpada się na 4S2, czyli taki analog tlenu O2, bo siarka przecież leży pod tlenem, jest analogiem tlenu. To jest przemiana akurat chemiczna, mimo że też przemiana alotropowa, zachodząca bez zmiany stanu skupienia. Proszę to zauważyć. Na Wikipedii jest napisane, że jest to przemiana fazowa, ale przepraszam, gazy ze sobą się mieszają, wszystkie, bez wyjątku. Żadna faza się nie wydzieli, więc nie jest to przemiana fazowa, dlatego że nie można tam wyróżnić fazy. Układ był i będzie jednorodny. Nie można tam wyróżnić nowej fazy w tym, więc to nie jest przemiana fazowa, bo nie dochodzi do zmiany ilości faz. No dobrze, to szybkie takie ćwiczenie, określanie stanu skupienia. No woda, bo z tym jest często też problem, tak? No to postanowiłem to szybko zrobić i zobaczmy. Na przykładzie wody, bo jest taki najlogiczniejszy, tak? Woda, temperatura topnienia 0, temperatura wrzenia 100. Stan skupienia w minus 10 będzie to oczywiście stały, w 20 ciecz, bo ciecz jest zawsze pomiędzy temperaturą topnienia a temperaturą wrzenia, a w 120 no będzie to po prostu para. Ewentualnie możemy powiedzieć, że gaz już jest się aż tak, nie czepiajmy szczegółów. Sól kuchenna topi się dopiero w 801 stopniach, czyli w minus 10 ciało stałe, w 20 ciało stałe, tak? No to w 120 też będzie ciało stałe, bo dopiero po ogrzaniu do tych 801 stopni zacznie się topić. Cukier topi się dopiero w 184 stopniach. W temperaturze pokojowej ciało stałe, tak? W minus 10 jak najbardziej ciało stałe, w 120 też ciało stałe. Rtęć. Tu będzie ciecz, ciecz, ciecz. Naftalen. Co my tutaj będziemy mieć? W minus 10 ciało stałe, w 20 ciało stałe, w 120 będzie to już ciecz, bo stopi się w temperaturze powyżej 80 stopni. Azot będzie gazem w minus 10, bo jesteśmy powyżej temperatury wrzenia, będzie w 20 stopniach też gazem, to i w 120 stopniach też będzie gazem. No i benzen w minus 10 będzie ciałem stałym, w 20 będzie cieczą, a w 120 będzie gazem, parą, bo po prostu
jesteśmy już wtedy powyżej jego temperatury wrzenia. No i tu sobie możemy zobaczyć jeszcze odpowiedzi na to właśnie zadanie zebrane razem, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić. Ok, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam.